zawsze robię tak, żeby było. Dawnych czasów nie był, nie należał do bogatych właśnie regionów, no i większość tutaj użytych składników mogli sobie ludzie dohodować, ewentualnie uzyskać z połowy. I to wszystko z tym posmażyłam rzepki z cebulką i dodałam właśnie kaszę, wymieszałam. Kardek wiadomo, muszę zagościć na stołach wigilijny. My go podajemy na słodko z odrobiną śmietany. Ale migdały to też przepis był? Tak, migdały też. Też był przepis. No, właściwie nawet nie mam w tej chwili możliwości, żeby oceniać, gdyż głównie jem. Pierwsze miejsce, proszę Państwa, restauracja Gildia. Gratuluję. Ja myślę, że skorzysta Pan tu z kilku pomysłów, które się pojawiły na stołach i żeby prowadzić również. Natomiast gratuluję Wam odgrzewania tego przepisu. Naprawdę jest świetny. Natomiast na całą dziękuję. Gratuluję. Symboliczna statuetka. Kucharz na pewno w tym mi się przyda i upominek. Przygotowany przez... Właśnie tak myślałam, że się, tak go może trochę trzeba skrzywić, wie pan? Nie boję się, że się... Czas na przepis. Pochodzenia bardzo starego, z regionów Chmielnika. Był to przepis Izaaka Farkasa, który był Żydem właśnie zamieszkującym tamten region. Dlatego wygrzebaliśmy taki starodawny przepis, zrobiliśmy taką potrawę. Umieściliśmy tą potrawę w naszym menu, w restauracji. I nadarzyła się okazja po prostu pokazania tego dania na konkursie. Myślę, że karp powinien zagościć na stołach wigilijnych. My podaliśmy go troszeczkę inaczej. Nie panierowanego, nie w galarecie, ale po prostu na słodko, śmietanie z odrobiną rodzynek, z odrobiną migdałów, zapieczonego. Ja podałem go jeszcze z ziemniaczkami opiekanymi, z rozmarynem i czosnkiem. Dlatego była sałatka z selera, z odrobiną ananasa, jak i pietruszki, żeby po prostu dać troszeczkę witamin na zimowe dni.